Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 115 odcinek Zarychty na Solo. Tak jak obiecaliśmy tydzień temu, wracamy z kolejną zapowiedzią, tym razem Southeast Division i Northwest Division. Moim gościem jest oczywiście Mr. Buzzer. Cześć Mariusz. Witaj Piotr, witam wszystkich serdecznie. Pierwsza rzecz, o której tak przez cały tydzień z Mariuszem debatowaliśmy, widzieliśmy wasze komentarze, że dźwięk był taki sobie, więc staraliśmy się popracować nad tym i liczymy na to, że tym razem będzie wam się dużo przyjemniej słuchało nas, nie tylko pod kątem merytorycznym, ale też przede wszystkim zwykłe odczucia dźwiękowe. Więc Mariusz, to może przejdźmy od razu do rzeczy, bo dzisiaj mamy kolejne 10 drużyn do przegadania. I zacznijmy od tej drużyny, która w zeszłym roku, mam wrażenie, mnie przynajmniej dosyć mocno pozytywnie zaskoczyła w końcówce sezonu, czyli Atlanta Hawks. Powiedz mi, dlaczego ty będziesz oglądał Atlanta Hawks w tym sezonie? No przede wszystkim, ja tylko się jedno słowo. Słuchajcie, też przepraszamy, na poprzedni tydzień po prostu jadę na takim ratunkowie nad całym oceanem, że to z mojej winy ten dzień wyszedł, tak jak wyszedł, więc mam nadzieję, że tym razem będzie dużo lepiej. A szybko wracając do tego pytania, no to przede wszystkim chyba ta dawka młodej krwi, takiego wiesz, no w ogóle ja wszędzie to się kojarzą z takimi dosyć kozackimi ptakami, które po prostu rozszarpują swoich rywali. I tak wydaje mi się, że tak początek, najbardziej to przede wszystkim na początek ten taki ten pazur, jakiego pokazał na koniec, szczególnie w drugiej połowie poprzedniego sezonu Trae Young, ponieważ wydaje mi się, że gdyby właśnie Young tak leciał od początku sezonu, no to jednak to on by ściągnął tą statuetkę dla najlepszego debiutanta. Dodatkowo chłopak jednak udowodnił, że te, no wiadomo, że to jest dalej takie troszkę jeszcze na wyrost, ale no on chce być drugim stepkiem, on chce być rekordy za trzy, no widać, że ma do tego predyspozycję, a poza tym, no przede wszystkim ten młody koń, który również pokazuje się, że będzie wielkim prospektem, czyli John Collins, no budzi we mnie podobne emocje, że ta młodzież wspierana przede wszystkim sercem, jakie bije dla niego, czyli niezniszczony, nieśmiertelny Vince Carter, powoduje, że no, wydaje mi się, że na tym wschodzie w tym roku, gdzie naprawdę, jak nie w tym roku, to kiedy? Kolejne wybory w drafcie, kolejny świetny zawodnik w postaci DeAndre Huntera, Jabari Parker, któremu ja życzę osobiście odrodzenia, ponieważ ja miałem osobiście dwa razy miałem możliwość oglądania Jabari Parkera na żywo i w tamtym momencie, kiedy jeszcze grał dla Milwaukee, według mnie był to dwukrotnie najlepszy zawodnik na parkiecie, szczególnie jeśli chodzi o jego repertuar, jaki dysponuje w ataku, dlatego no, to są takie główne nazwiska. No i nie ukrywam, że to Białacek Kevin Huerter też budzi we mnie pozytywne emocje i mam nadzieję, że Atlanta będzie się biła w tym roku o play-offy, o pewną pozycję play-offy. Zgadzam się z tobą, natomiast ja już widzę pewne problemy, bo oglądałem dosyć uważnie ich mecze pre-season i jest parę rzeczy, które mnie martwią, bo tak jak mówisz, chociażby Trae Young w poprzednim sezonie miał fantastyczną drugą połowę sezonu, kiedy wreszcie, mam wrażenie, przyzwyczaił się do tego tempa gry w NBA ewidentnie szybszego niż w NCAA, liczba strat spadła, bo na początku sezonu miał ich strasznie dużo i teraz patrzę na pre-season, gdzie on ma dużo mniej minut w ogóle gra, ale w trzech meczach ma 23 straty. Ja wiem, że to pre-season, że nie ma co zbyt mocno się tym przejmować, natomiast jest to pewna wskazówka, że jeszcze być może to nie jest ten moment, żeby on wszedł na najwyższe tryby. Martwi mnie to o tyle, że w jednej z League Fantasy wybrałem go dosyć wysoko i boję się po prostu, że przez te straty mi trochę popsuje statystyki, ale już... Ja też go wybrałem w trzeciej rundzie. No, więc... ale gdzieś tam liczę na to, że to potrzeba po prostu kilku tygodni maksymalnie, żeby on złapał ten odpowiedni rytm. Zastanawiam się właśnie, jak to tak naprawdę trener oboduje, bo z jednej strony, tak jak mówisz, on i Collins, to te dwa konie pociągowe tej drużyny, jest kilku ciekawych zawodników. Ja cały czas patrzę z takim utęsknieniem na DeAndre Bembry'ego, że to może być naprawdę kozak zawodnik, taki trochę nowocześniejszy Tony Allen z Memphis Grizzlies, bo on jest naprawdę dobrym obrońcą, a w ataku taki no, sobie średni jest. Natomiast no, liczę, wiesz, teraz nie gra na przykład Kevin Huerter i mam wrażenie, że jeżeli Atlanta Hawks myślą o playoffach, to oni muszą bardzo dobrze wystartować w tym sezonie.
Oni muszą od początku nabijać kolejne zwycięstwa. Jeżeli tego nie będzie, to może być ciężko. Obawiam się mimo wszystko, też jestem fanem gdzieś tam Jabariego Parkera i też mu życzę jak najlepiej, ale obawiam się, że może coś tutaj nie zagrać, bo jakby nie patrzeć na niego, ile do niego nie mieć sympatii, to mam wrażenie, że Jabari Parker trochę gdzieś poza ustawieniami swoich drużyn gra bardziej dla siebie niż dla drużyny. Nie wiem, czy ty masz podobne wrażenie. Na pewno poprzedni sezon był takim, gdzie po prostu Jabari na siłę próbował udowodnić w ogóle swoją wartość, aby wciąż należeć do rodziny NBA. Co do tych strat, które poruszyłeś, no oczywiście wiesz, kiedy grasz młodzieńczą w koszykówkę zaraz po wyjściu z NBA, każdy wie, jak wygląda koszykówka NBA i wiemy, że to jest oczywiście przepaść między tym, co później widzisz w NBA, ale dodatkowo, no ja jestem głęboko przekonany, że i ilość tam, jak spojrzysz na wiek ekipy Atlanty, no to masz tego dziadka, który mógł być trenerem i ojcem, czyli 42-letni Vince Carter i później praktycznie cała banda od 19 do 26 lat młodych graczy. No tak, pewnie, 30 mają tylko Chandler Parsons i Evan Turner, którzy raczej wiele nie pograją, szczególnie Parsons. No Parsons to wiadomo, król Twittera i zawodnik, który akurat budzi żart, jakikolwiek zawodnik budzi we mnie jakiekolwiek negatywne jakieś tam wrażenia, no ale chłopak trochę zasłużył więcej tweetów, rekordy tweetów, a porównaniu do minut na parkiecie. No ale też mu życzę o jakiejś tam odbudowy, ponieważ ja zawsze życzę zawodnikom po kontuzjach, którzy mają okazję jeszcze grając odbudować swoją karierę i pokazywać charakter, ale wracając do tego składu, no niestety młodość, jeszcze raz młodość przyniesie ze sobą pewnie, tutaj się z tobą ciężko nie zgodzić, nie mam kontrargumentu, oprócz tego, że wydaje mi się, że ilość jakby w jakiś sposób pewności zaczął nabierać w stosunku do swojego talentu Young na koniec poprzedniego sezonu i ilość meczów, w których Hawks bili się z wielkimi drużynami walczącymi wciąż o fazę playoff w drugiej połowie poprzedniego sezonu, jak oni z nimi potrafili iść na wymiany, jak potrafili uruchamiać się właśnie Werder i dodatkowo kogo dodali w tym roku w drafcie, a wydaje mi się, że oprócz Pelicans jest to drużyna, która zdecydowanie najwięcej wygrała podczas tej loterii draft. Wiadomo, oni mieli w ogóle piki do wykorzystania, ale wydaje mi się, że ta młodość poniesie do tego straty, ale tylko wydaje mi się, że to będzie jak na wschód jedna z tych drużyn, która po prostu pokaże najfajniejszy basket dla oka. Mam nadzieję, że tym pójdą wyniki. No i plus jest też dla nich taki, już tak kończąc tą drużynę, że oni nie mają presji, że oni są wciąż młodzi, że wciąż się budują. To jest tak naprawdę drugi sezon dopiero budowania tej drużyny na nowo, z nowym trenerem, więc nawet jak oni nie wejdą do playoffów, to tam nie będzie wielkiej tragedii z tego powodu i nikt nie będzie zwalniał ani trenera, chyba że, nie wiem, wygrają 15 meczów, tak, będą grali beznadziejnie, ale tego się nie spodziewam, więc tu raczej spokojny sezon przed nimi. Dobra, jedziemy dalej. Tak jak sobie gadaliśmy jeszcze przed startem, patrząc na tą Southeast Division, to za dużo tutaj do powiedzenia nie będziemy mieli przy kilku drużynach. No i teraz taki zespół się właśnie trafia, czyli Charlotte Hornets. Drużyna, która straciła no legendę tego zespołu. Tak? To jest gość, który być może dostanie kiedyś zastrzeżenie numeru pod kopułą hali, czyli Kemba Walker. Jego już nie ma. No i jak w ogóle widzisz przyszłość tej drużyny? Czy ich się będzie dało oglądać w tym sezonie? Znaczy, wiesz co, odpowiem ci szczerze na to pytanie. Według mnie jest jeden zawodnik, który na mnie budzi też sporo takich właśnie pozytywnych postawy ze względu na grę dla Bostonu. No wiadomo, Terry Rozier, Gary Terry na pewno w niejednym meczu pokaże ten fazę, który pokazywał w barwach Celtów, ale tutaj faktycznie nie obrażając, ponieważ każdy z nas, ja jestem wielkim fanem Larry Johnsona z czasów Charlotte lat 90. No, ciężko patrząc na ten skład. Dodatkowo bardzo często może niedoceniany zawodnik, jaki dodatkowo opuścił zespół z Charlotte, czyli Frank Kaminski. Patrząc na skład młodych, no cały czas nie przybudza się na poziomie, jakim liczyli chyba wszyscy Malik Monk. No jest ten taki intrygujący, bardzo taki regularny praktycznie od momentu, kiedy dostaje swoje szanse, Dwayne Bacon, to taki zawodnik, który zwraca moją uwagę. No niestety już cień tego zawodnika, jakim był Nicolas Batum,
Przepłacony swego czasu Bismarck Biyombo. No i taki jeszcze jeden gość, który u mnie budził kilka razy w zeszłym roku moment, kiedy mi kapcie spadły, kiedy widziałem jakieś urywki, no to przede wszystkim no mam nadzieję, że ten taki dynamit i mega fizyczność w postaci Bridgesa, no to będzie taka jedyny duecik właśnie, który Rozier and Bridges, że kilka razy po prostu znajdą się w top 10, ale nie szukujmy się, no może być to jeden z najtrudniejszych sezonów Charlotte w historii, ponieważ no ciężko, aby James Borrego poukładał to w taki sposób, aby z tego była jakakolwiek szansa na udany sezon, no, ale bez NBA, no mimo wszystko, no jeżeli trzeba postawić jakąś kropkę albo jakąś tam, no to no nie widzę, naprawdę faktycznie nie widzę wielkich sukcesów i żadnych sukcesów, wręcz jakieś tam epizody dotyczące Charlotte w tym roku. Ja powiem Ci, że patrząc chociażby na tę preseason, która już trwa, to widzę kilka już pozytywów. No, strasznie mi żal, że Malik Monk nie jest w stanie ustabilizować formy na wysokim poziomie, bo mam wrażenie, że ten gościu ma ogromny talent i że gdzieś coś w głowie nie jest w stanie mu wskoczyć na dobre tory, żeby on utrzymywał po prostu koncentrację co mecz, żeby on utrzymywał się w defensywie lepiej, bo mam wrażenie, że to przez to często był sadzany na ławce rezerwowych. Wydaje mi się też, że ten sezon to będzie koniec pewnych zawodników w Charlotte, bo patrząc chociażby na to, kiedy się kończą umowy, no to jest ostatni rok umowy Bismacka Biyombo, ostatni rok umowy Michaela Kidd-Gilchrista i mam wrażenie i Marvina Williamsa. I obstawiam, że tych trzech gości no, powinno odejść. Ja wiem, że Jordan lubi Kidd-Gilchrista, że sam go wybierał praktycznie w drafcie i że ma do niego słabość, no ale jeśli on chce pójść dalej, to niestety trzeba się go pozbyć. Fajnie, że zwróciłeś uwagę na Dwayna Bacona, bo ja w ogóle jak patrzę na tego gościa, to się bardzo często mylę, czy to jest Dwayne Bacon, czy to jest Joe Johnson, bo on gra strasznie w podobny sposób, ma bardzo podobną posturę, bardzo podobnie się porusza i też w podobny sposób gra, czyli bardzo chętnie gra w izolacji przodem do kosza, więc tu liczę na coś dobrego, no ale na tym się to wszystko kończy, bo tak jak powiedziałeś, tam nie ma kim grać, jak patrzę w tej chwili w skład ich, to ja części z tych nazwisk w ogóle nie kojarzę. Fajnie wygląda w preseason PJ Washington, czyli ten debiutant wybrany w tegorocznym drafcie, ale to wciąż jest cholernie mało. No, słuchaj, to jest taka cena za przepłacone kontrakty w ostatnich latach. Wydaje mi się, że nikt tak nie tracił z kilkoma kontraktami. Pamiętajmy, że Kemba z tego czasu, jeszcze w poprzednim sezonie, zanim opuścił i dołączył do Bostonu, no to był to chyba czwarty, choć piąty pod kątem opłacania wartości kontraktu zawodnik w tym zespole. Te umowy się w końcu kończą. Dodatkowo jest kilku młodych zawodników, którzy mają możliwość podnieść obecność gęby, aby pokazać się z dobrej strony. Jest jeden zawodnik lubiany przez wielu, czyli właśnie ten Terry Rozier, ale no, może to być taki tankowiec Charlotte, jak swego czasu był tankowiec Memphis. No, tak naprawdę tyle. No. Wszystko inne, co na pozytyw wydarzy się w Charlotte, będzie dla nas wszystkich po prostu pozytywną niespodzianką. Czyli co, szorujemy dupą od dno? Możesz powtórzyć? Czyli szorujemy tyłkiem od dno tak naprawdę. No, wydaje mi się, że to może być taki tankowiec, szczególnie, że kiedy sprzyjają kończące się kontrakty, no to mogą po prostu chcieć mieć jak najwyższy wybór w trasie przyszłego roku. No i tak, wydaje mi się, że to będzie, no będzie to ciężko, no ale to jest NBA. Dobra, to przejdźmy teraz do drużyny takiej, która musi wygrywać w tym sezonie. Zresztą ona już miała wygrywać i rok, i dwa lata temu, czyli Miami Heat, którzy wreszcie wyciągnęli gwiazdę. To jest pierwsza gwiazda od kiedy Chris Bosh zakończył karierę, tak mi się wydaje, bo Dwayne Wade potem już jak po zakończeniu kariery Chrisa Bosha grał w Miami, to już był zadaniowiec, a nie gwiazda. Ściągnięcie Jimmy'ego Butlera, czyli zawodnika, który jak dla mnie charakterem idealnie się po prostu wpasuje w to, co Miami Heat robią, chcą robić. Czy to jest wreszcie ten zawodnik, który a. zapewni im playoffy, b. pozwoli im zrobić coś więcej w playoffach niż tylko w nich być? Na pytanie pierwsze odpowiem tak. To jest zawodnik stworzony dla Miami i to jest miejsce stworzone dla Butlera. Za chwilę powiem dlaczego. Czy Miami poszaleje w playoffach? Wydaje mi się, że nie, ale wydaje mi się, że w tym roku na konferencji wschodniej mało w ogóle to poszaleje, oprócz tej pierwszej czwórki, która ta druga czwórka pewnie będzie skazana na, po,
żarcie, ale wracając szybko do pierwszego pytania, dlaczego? Jimmy Butler doczekał się. Jimmy Butler od czasu Chicago, gdzie miał w tamtym momencie wciąż jeszcze aktywnego Derricka Rose'a, czy na przykład Lou Dengę, później przeniósł się do Minnesota, gdzie miał obok siebie Karla Anthony Townsa, Wigginsa. Ten chłopak w końcu doczekał się to, o co walczył, o co nieraz poszedł na bezsensowne wojny z zespołami, w których grał po prezydencji ultra szacunku, bo dla mnie to, co Butler pokazał na koniec w Minnesocie, to już było po prostu przegięcie, przekroczenie jakiejś takiej linii, z której ja już nie akceptuję te tweety jego, pokazujące kompletnie brak szacunku dla organizacji, więc to już była przegięka. Doczekał się, on wiedział, ja powiem ci szczerze, że przed sezonem, przed latem zrobiłem sobie taki post, taki artykuł, gdzie widzę największe transfery udające się podczas najbliższego okienka i ze wszystkich czołowych, łącznie z Leonardem, z Davisem, z Irvingiem, z Durantem, jedynego gościa, którego nie trafiłem, to był Butler, ponieważ obstawiłem, że Butler pójdzie do Los Angeles, ponieważ widziałem jego presję na miejsca typu właśnie plaża i duże miasta. Miami nie jest dużym miastem, jak na walory amerykańskie, ale on wiedział, że po odejściu Dwayna Wade'a on będzie niekwestionowanym kreatorem, że to jego twarz, jego gęba będzie na wszystkich banerach w mieście, że to on będzie kojarzony, tak jak przed chwilą Piotr sam powiedziałeś, mają gwiazdę od czasów Dwayna Wade'a i wydaje mi się, że dlatego, że on będzie tym razem miał ten jakby taki spokój, walki o swoje ego, nie będzie miał wielkiej rywalizacji o bycie gwiazdą, twarzą organizacji, on wróci do tego, w czym jest najlepszy, czyli po prostu w granie niesamowitej koszykówki po obu stronach parkietu, a dodatkowo na drugie pytanie, po prostu patrząc na cały skład, no niechciany Goran Dragic, którego nikt nie chciał, nie oszukujmy się, to był trzeci sezon, kiedy Miami próbowali transferować, Dragicza nie udało się, niesamowity, legendarny Haslem, oczywiście mam Adebayo, gość, który będzie przełomowy sezon dla niego, ale nie wierzę w to, że to będzie zawodnik aż takiego pokroju, który by mógł pomóc Butlerowi szaleć w playoffach i mam nadzieję, że się pomylę, że później będziesz mógł mi to przypomnieć, ponieważ jeżeli był w szerokiej kadrze USA na Mistrzostwa Świata w Chinach i mimo wszystko jemu podziękował to Greg Popovich, a wziął w zamian za niego zawodnika Denver. Plamiego. Tak jest. Masona Plamiego. Tak jest. Powoduje we mnie to, że później Plamie był zdecydowanie najgorszym zawodnikiem. Pierwszych nie grał na tym mundialu, mimo ogromnych problemów pod koszem stanu, gdzie tylko tak naprawdę Miles Turner próbował to wszystko ratować. Powoduje mi, że jeżeli Popovich jeszcze nie widział w nim takiego człowieka, który mógłby pomóc na mundialu, no to może jeszcze ten zawodnik nie jest na tym poziomie, na który byśmy chcieli, ale dodatkowo jeszcze fajnie, że w zespole jest dalej Gary Olynyk. Myślę, że Justice Winslow będzie powoli wchodził w buty Dragicza i to on będzie powoli dostawał bardzo często, mimo że to nie jest typowa jedynka, bardzo często świetnie, zresztą zostawił Gorana w zeszłym roku na jedynce, ale dodatkowo no, fruwający Derrick Jones, no i gość, który naprawdę według mnie jeden z najlepszych zawodników w Summer League, dodatkowo świetnie gra w sezonach, w tych meczach przedsezonowych, chociaż tak jak mówię, to nie są żadne odpowiedzi, no ale ten białasek wybrany z numerem 9, Tyler... Hero. Tyler Hero. Tak, Hero. No, taka strzelba w takim młodym wieku, która bez presji właśnie, no, robi na mnie bardzo fajne wrażenie. Ja myślę, że on też fajnie pasuje charakterem właśnie do Miami, bo to też widać po nim takie zacięcie w oczach po prostu, jak on gra, co jest też bardzo fajne. I jest parę rzeczy, które mnie, ja nie wiem, czy rozbawiły, czy... Nie umiem się do końca do tego odnieść, bo chociażby James Johnson nie był z zespołem przez jakiś czas, ponieważ nie spełniał wymogów treningowych, że on tam miał zbyt dużą procent tkanki tłuszczowej. I że dopiero teraz w trakcie pre-season wrócił do zespołu i jeszcze ani razu chyba nie zagrał. Więc to są na pewno te legendarne treningi i legendarne wymogi Pata Rileya. Gdzieś tam mam wrażenie, że Miami dalej będzie przeszkadzało ten natłok zawodników, bo mamy na obwód, no nie wiem, powiedzmy jadąc po kolei po składzie, Butlera, tego Hero, mamy Derricka Jonesa Juniora, mamy Winslowa, mamy Waitersa, jeszcze pamiętajmy, Dion Waiters też jest. Już mamy pięciu graczy, których każdy powinien ze 20 minut dostać, a tyle po prostu na boisku nie ma. I obawiam się, czy
tu nie będzie po prostu zbyt dużego tłoku. Wydaje mi się, że też, że to jest ten moment, w którym Dragicia ten sezon można wreszcie opchnąć, bo to jest też jego ostatni rok kontraktu, tak jak wcześniej mówiliśmy, Biombo czy Gilchrist, to jest wreszcie ostatni rok kontraktu Dragicia, więc nie wiem, za jakiś daleki pik, czy za cokolwiek, żeby nawet niekoniecznie dostać coś wielkiego w zamian, ale uwolnić minuty dla pozostałych graczy, to może być pewien ruch, który Miami mogą w trakcie sezonu wykonać. Znaczy, to Piotr, mi się powiem, że to przewiduje coś, co się faktycznie stanie. Tutaj się zgodzę z Tobą i tutaj myślę, że to jest scenariusz, gdzie po prostu minuty Dragicia będą ewidentnie redukowane kosztem innych zawodników, w tym właśnie myślę przede wszystkim właśnie Justisa Wisłowa, ale dodatkowo po prostu no, myślę, że wszystko będzie się kręciło wokół, no zresztą to już było widać na kilku treningach, takich wideokrążeń, tam czapuje na potężnej pompce podczas treningów wewnętrznych Butler. On jest szczęśliwy, on będzie ten ogień w oczach, który miał właśnie swojego czasu w Chicago, on już wie, że to jest jego w tej chwili miasto, to jest jego drużyna i po prostu największy sukces upatruje w współpracy jego, przede wszystkim coacha Erika Spoelstry, którego bardzo szanuję, uważam, że jest jeden z najlepszych coachów tej ligi. No i po prostu liczę na rozwój Adebayo, ale odpowiadając na te twoje pytanie właśnie wcześniej, jeśli chodzi o Miami, wydaje mi się, że Miami ze względu na słabość trochę konferencji wschodniej w tym sezonie dalej będzie miało szansę, aby się w playoffach znaleźć, ale nie widzę, moje osobiste zdanie, nie wierzę w jakikolwiek sukces tej drużyny w tym roku, jeśli się tak kwalifikują nawet do playoff. Dobra, jedziemy dalej, zostajemy na Florydzie, ale tym razem to druga drużyna, która trochę zaskakująco, mam wrażenie, weszła w zeszłym sezonie do playoffów, czyli Orlando Magic. I powiem ci szczerze, patrząc na to, jak jeden z zawodników się z roku na rok rozwija, jak mi się już pokazał w tegorocznym preseason, to powiem ci, że chciałbym, żeby na koniec sezonu w rozmowach o tym, komu przyznać nagrodę, konkretnie nagrody dla zawodnika, który zrobił największy postęp, chciałbym, żeby tam był Jonathan Isaac, bo to jest gość, który mi coraz bardziej imponuje. Mam wrażenie, że znowu się trochę obudował, że jest trochę jeszcze bardziej, ma trochę więcej mięśni, że więcej jeszcze rozwinął swoją grę w ataku i chciałbym, żeby to w nim Orlando Magic upatrywali swojej przyszłości, a niekoniecznie w Aaronie Gordonie. Co ty o tym sądzisz? Ponieważ tutaj chciałbym pozdrowić Adama Śmijackiego, fanatyka Orlando Magic, z którym bardzo często katujemy się godzinami w rozmowach o Orlando i on oczywiście, zresztą w tym sezonie, mimo że Bucetic już był wybrany do meczu gwiazd, zadałem mu pytanie, Mordo, kogo byś chciał koszulkę dostać na urodziny, on powiedział właśnie Isaaca, więc to o czym świadczy, że to jest kolejny sezon wielkich nadziei z tym zawodnikiem, ponieważ każdy z nas, ktokolwiek to śledzi się, jakkolwiek może wypowiadać na temat ulubionej drużyny, szczególnie Magic ma ogromne fanów, dużo fanów w Polsce, robi jakby największe nadzieje wokół swojej osoby i tutaj się jak najbardziej psuje, mało tego, no jeszcze bardziej bym chciał, żeby oprócz Isaaca w tych rozmowach wzięto pod uwagę po całym udanym sezonie było mi jedynkę draftu gościa, którego pożegnano w Filadelfii bez żadnego żalu, czyli Markela Fultza, który no, w kilku tych przedsezonowych meczach pokazał piękny repertuar tego, co potrafi zagrać i potem ten chłopak przeszedł, ten chłopak, jaki ten chłopak był wyszedzony ze względu na te problemy rzutowe, kontuzje barku, nadzieję z jakimś z nim wiązano, po prostu mam nadzieję, że Floryda Północna będzie dla niego przede wszystkim właśnie tym miejscem, gdzie się odbuduje. A no, cała drużyna Orlando Magic, powiedziałeś coś takiego, że było dla ciebie zaskoczeniem, że oni weszli do playoffów. Ja śledząc drugą połowę sezonu, zawsze pod kątem, zawsze się nastawiam w drugim sezonie pod kątem jakby zerując licznik drużyn od połowy, od tego przypuśćmy meczu gwiazd, no to Orlando Magic od końca stycznia zeszłego roku była to jedna z trzech najlepszych drużyn w NBA. Drużyna, która w tego momencie osiągnęła wynik, teraz się mogę pomylić, no ale 23-2, albo 24-3. Grając przy tym niesamowitą obronę, jedną z lepszych obron i tamtych w lidze. A poza tym jako fan Raptorsów ja nigdy nie zapomnę tego meczu z pierwszego dnia playoffów 2018-2019, gdzie poszli na taką fizyczną bitwę przeciwko Raptors w parku jurajskim w Ontario. Nie dość, że ich ubili, no to jeszcze ten niesamowity buzzer beater na koniec
Augustina pocisk dosłownie za trzy. To był jeden z piękniejszych meczów ostatnich lat, jak się oglądałem w playoffach. Więc jak najwięcej serducha wokół tego zespołu, no bo wiadomo, no, fruwający do tego Aaron Gordon, który według mnie wygrał swego czasu turniej konkurs sadów przeciwko Lawinowi, w tym pamiętnym konkursie sprzed 3 lat. No i wielki europejski rzemieślnik, świetny gracz, czyli wiadomo, Vucevic. No mam nadzieję, że powtórzą w tym roku z większą po prostu jeszcze dawką talentu Isaaca, o którym wspomniałeś. No powiem ci, że ja bardziej nawet, znaczy Isaaca to na niego najbardziej liczę w tym sezonie. Też bym chciał, żeby Fultz się pokazał, natomiast ten preseason jest niezły, ale powiem ci, że spodziewałem się trochę więcej i liczę, że on po prostu grając regularnie, mecz po meczu, złapie jeszcze więcej luzu, że tam będzie jego więcej gry i że, bo prawda jest taka, on przez te 2 lata, które już spędził w NBA, to on konkretnie zardzewiał. On konkretnie zardzewiał przez te 2 lata, bo jak siedzisz przez 2 lata i nic nie grasz, często nie trenujesz, no bo ten bark mu przeszkadzał nawet w treningach, no to nie ma możliwości, żeby on z dnia na dzień wrócił do swojej optymalnej dyspozycji, więc kluczem dla niego będzie na pewno regularne granie, te 82 mecze po 15-20 minut z czasem, może pierwsza piątka w miejsce Agustina i to by było na pewno super. Natomiast też wydaje mi się, że Orlando Magic, tak jak powiedziałeś, ta druga połowa sezonu była w ich wykonaniu fantastyczna. Oni byli chyba na trzecim miejscu pod względem efektywności obronnej i oni mam wrażenie, bo tak, zobacz, ta druga połowa była bez Mobamby, czyli gościa, który ma być ich przyszłością pod koszem, gościa, który ma właśnie taką defensywę zapewnić. Dochodzi on, doszedł jeszcze ściągnięty w lato Alvaro Camino, czyli gość też do defensywy, plus do tego rozwój Isaaca jako świetnego obrońcy i to naprawdę może być drużyna jeszcze lepsza. I tak jak się zastanawiałem, powiem ci, oczywiście byłem zaskoczony tą formą Orlando Magic z końcówki sezonu w porównaniu do tego, jak myślałem o nich równo rok temu, czyli przed startem poprzednich rozgrywek, ale w tej chwili mam wrażenie, że to oni mogą być najbliżej tej pierwszej czwórki na wschodzie. Może nie mają wielkich gwiazd, takich sławnych jak Embiid, jak nie wiem, jak Kyrie Irving, ale mają właśnie świetnego trenera, mają zawodników, którzy wykonują swoje role. Jeżeli każdy z nich zrobi malutki kroczek do przodu, no to tam może rzeczywiście oni mogą namieszać z kimś w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że oni najprędzej do przodu. Piotr, no tutaj się tylko podpisuję po tym, co powiedziałeś. No dodatkowo Mobamba, który ożył. Wydaje mi się, że Gordon będzie jeszcze lepszym zawodnikiem. Mają już All-Stara w swojej drużynie, jakim jest bez wątpienia Vucevic. Świetny trener. Wsparcie w postaci Aminu w obronie. Fultz, który pewnie zniesie coś z ławki i nie tylko, ponieważ mamy głęboko wierzę, że on się może na tyle rozwinąć w tym roku, że wróci. Absolutnie podpisuję się pod tymi słowami. Orlando będzie walczyło o top 4. Dobra. Dojedziemy dalej i kończymy wschód. Chcecie się w ogóle mówić o Waszyngtonie? Bo mi nie. Szczerze, może tego ze względu na znowu, ja jestem takim człowiekiem, znaczy, jak mnie pytasz, czy serduchem pogadać, no to zawsze będzie mi też trochę bliższy od zeszłego sezonu. Bradley Beal, przede wszystkim z tego niesamowitego meczu z poprzedniego sezonu. Jestem fanatykiem, zdradzę to po raz kolejny, przyznam się do tego, jestem fanatykiem nie tylko samych wyników, jeśli chodzi o cały sezon danego zespołu w danym sezonie, tylko ja jestem człowiekiem, który faktycznie bardzo często 90% sezonu budzi się w nocy i ogląda te mecze na żywo. I Waszyngton zapamiętam przede wszystkim Bradley'a Billa z tego meczu przeciwko Toronto, akurat w trakcie tych okoliczności powiedziałem wcześniej w Orlando w playoffach przeciwko Raptors, ale nie wiem, czy pamiętasz też taki mecz. Chyba 3 dogrywki, nie? Tak, 2 albo 3 dogrywki, już tak, teraz tak. Nie skłamię. I to w jaki sposób Bradley Bill wtedy walczył z Lenardem, jaką on pokazał dyspozycję w drugiej połowie, w jaki on sposób nie chciał tego meczu przegrać i to w jaki sposób on, no nie oszukujmy się, no Marcin Gortat miał dużo racji, coś ewidentnie jako jedyny miał odwagę czasami się postawić Johnowi Wallowi, dlatego no jestem nowy debiutant, tak, japoński, który ma teoretycznie pewnie również wnieść do zespołu trochę swobody, trochę braku presji, ale jeśli mnie pytasz faktycznie o to, co dobrego może się wydarzyć w Waszyngtonie, no to wydaje mi się, że oprócz Bradley'a Billa, no
niewiele się tam dobrego wydarzy. No, Hachimura, mam nadzieję, że pokaże się, że warto było w niego inwestować w dosyć wysoki pick w drafcie. No i przede wszystkim, no to co mam nadzieję napisze swoją historię w Waszyngtonie, no to naprawdę, no, jakiś nie Wizard obecny i w aktualnej konferencji wschodniej, no naprawdę trzymam ręce, nogi, tyłek i wszystko inne, na czym można usiąść, stać albo się podeprzeć, żeby po prostu Isaiah Thomas wrócił przynajmniej do regularnej gry na poziomie kilkunastu punktów. Naprawdę lubię tego zawodnika. Nie jestem wielkim fanatykiem jego historii, taki, że ja mu dam coś poza parkietem, czy to siostra, czy coś. Tego po prostu strasznie go lubiłem w czasach Phoenix, strasznie go lubiłem w czasach Sacramento, strasznie go lubiłem w tym pamiętnym sezonie w Celta, gdzie był zawodnikiem walczącym o króla strzelców i przez dłuższą część sezonu wymieniany wśród kandydatów do MVP. I ciężko się pogodzić z to, w jakim sposób ta kariera dzisiaj się po prostu potoczyła. Powiem ci, że tak, no Thomas ogólnie z tego co pamiętam, on kontuzję jakąś teraz złapał i go nie ma, dlatego on nie gra w preseason. Też bym chciał, żeby się odbudował, tym bardziej, że jest idealny moment do tego, no bo Wall cały czas nie gra. I powiem ci jakoś tak, za nim nie tęsknię. Natomiast jest parę rzeczy, które mi się spodobały w trakcie tego off-season, jak chociażby pozyskanie Davisa Bertansa i Morica Wagnera. Obaj się fajnie pokazują w preseason. Mam wrażenie, że oni też dobrze będą pasowali do Bradleya Billa, bo nie ma co ukrywać. Bill potrzebuje jednego gościa do stawiania zasłon, to jest Thomas Bryant, a reszta gości powinna stać na obwodzie i kąsać z dystansu. I tu właśnie Bertans, czyli nie wiem, czy nie najładniejszy w tej chwili rzut w NBA, takie mam wrażenie, najbardziej automatyczny, czyli ten młotyż właśnie, czy on nie będzie tutaj bardzo fajnie do niego pasował, ale też to, mam wrażenie, mamy podobny problem, jak mieliśmy z Charlotte, czyli mamy dwie, trzy ciekawe historie, dwóch, trzech zawodników, wokół których coś można ciekawego powiedzieć i potem lipa. Mamy Hachimurę, mamy Billa, powiedzmy tego Bertansa, Wagnera, być może Thomasa i koniec. No dodatkowo mi się wydaje, że to jest tylko moje zdanie, ale wydaje mi się, że Bradley Bill pójdzie na ostro w tym sezonie, jeśli chodzi o bardziej podkreślenie tego, słuchajcie, Radu Lina, to ja schodzący kontrakt powoli dodatkowo ogromne zainteresowanie jego osobą, bo tak naprawdę przyznajmy to, że Bradley Billem interesują się wszystkie wielkie marki tej ligi i wydaje mi się, że po prostu Bradley Bill może być zawodnikiem, który będzie się bił w tym sezonie o króla strzelców, ponieważ jest roku na coraz lepszy. I po prostu tutaj może nie być wyjścia i chociaż, że no, Davis Bertrand, mówisz, może być i pozytywnym takim czynnikiem tego zespołu, no to jednak jeżeli to Davis Bertrand ma być jednym z czynników, które mają działać na korzyść Waszyngtonu, no to pokazuje to, jakim w tej chwili można powiedzieć czarnej dupie znajduje się ekipa Dokładnie. Dobra, kończymy wschód, bo to była ostatnia drużyna z tej części NBA, którą mamy w naszej zapowiedzi. Teraz przeskoczymy sobie całkowicie na zachód, bo na tej najbardziej zachodniej, północno-zachodniej części Stanów mamy 5 drużyn tutaj do przegadania i zaczynamy od w tej chwili najbardziej polskiej drużyny w NBA, czyli od Denver Nuggets. Polskie, no bo wiadomo, mamy tam naszego kolegę redakcyjnego, czyli Rafała Jucia. Wiem, że Rafał lada dzień wylatuje do Stanów, do Denver właśnie tam do pracy. No i powiedz mi, czy Denver zrobili takie ruchy w trakcie off-season, że mogą już liczyć na finały konferencji, czy ze względu na to, jak się wzmocnili Lakers, Clippers, jest to dla nich nieosiągalne? Na pierwsze pytanie odpowiem nie, a na drugie odpowiem też nie. Ponieważ nie musieli robić wielkich ruchów transferowych, utrzymując zespołu, a dlatego, że w zeszłym roku wyciągnęli numerem 14 Michaela Portera Juniora, są dla mnie czarnym koniem, który jest podobnie jak w poprzednim sezonie, kiedy wszyscy będą mówić o Clippers, Lakers, czy nawet Warriors, których nie możemy wciąż skreślać, to jest bestia mistrzów. I wydaje mi się, że to jest jeden z zespołów, w których najbardziej upatruje zwycięstwo nie tylko na zachodzie, ale całe NBA. Ponieważ jeżeli Michael Porter Jr. pokaże połowę tego talentu, jaki w nim drzemie i na jaki potencjał ten chłopak
zawodników w postaci Jamala Mareya, który uważam w tym roku zagra w meczu gwiazd. Rozwój takich zawodników jak przede wszystkim Torrey Craig czy Will Barton, który troszkę kontuzję w ostatnim sezonie miał, no i przede wszystkim Gary Harris, powoduje mi, nie oszukujmy się, świetny trener, jeden z kandydatów do tytułu w zeszłym sezonie, Michael Malone, powoduje, że ja nie tylko upatruję po cichu ogromny sukces Denver Nuggets, ale wręcz jestem tego pewien, że ta drużyna z drugiego, trzeciego miejsca i odróżnienie, która nawet jak będzie przez większość sezonu na pierwszym miejscu zachodu, będzie o niej dużo ciszej niż o wszystkich innych. Doświadczenie, jakie wyjęli po batalii z Portland w poprzednim sezonie, powoduje mi, że dla mnie to jest jeden z trzech głównych kandydatów do mistrzostwa NBA. To, co jest też bardzo uderzające, wymieniłeś naprawdę sporo nazwisk, nie wiem, 6-7, a wciąż jeszcze mamy kilku graczy, którzy spokojnie łapią się do rotacji. Jest Malik Beasley, jest pozyskany Jeremy Grant przecież z Oklahomy, jest Juancho Hernan Gomez, nie powiedziałeś nic o Millsapie, który przecież zacznie sezon w pierwszej piątce. Jest naprawdę tak szeroki, tak wyrównany skład, że tam ciężko znaleźć dziurę. I jedyne, czego mi brakuje w tej drużynie, ale to może się uda właśnie poprzez rozwój takiego gracza jak Jamal Murray, to jest taki typowy closer, czyli gość, który będzie w stanie w ostatnich sekundach wziąć piłkę w ręce, odgonić wszystkich na drugą stronę, dajcie mi tu grać jeden na jeden, ja wam wygram ten mecz. To jest jedyna rzecz, której mi brakuje w tej chwili w Denver Nuggets, ale z drugiej strony, czy ktoś taki jest rzeczywiście potrzebny? No patrząc na to, jak ostatnie mistrzostwa NBA się układały, to zawsze w każdej drużynie był taki closer, bo Golden State wygrywali mając Duranta, Toronto wygrali mając Kawhia, oczywiście Cleveland z LeBronem, San Antonio, żeby pokonać wcześniej Miami Heat, też musieli mieć Kawhia wtedy w wybitnej formie w finałach, więc tu jest potrzebny taki lider. Nikola Jokic dla mnie takim liderem nie jest, on jest fantastycznym liderem, ale nieco innym, więc albo Gary Harris, albo Jamal Murray. Pamiętajmy jednak też o tym, że Harris ma 25 lat, a Murray 22, więc czasu na to, żeby... To jest ich przewaga nad wszystkimi. Oni już są prawie że na samym szczycie, a są wciąż tak cholernie młodzi. Przecież Jokic 24 lata, właśnie Murray 22, kto tam jeszcze? No Malik Beasley też 22, Porter, którego wspomniałeś, i wychodzić 21. To jest też kupa czasu jeszcze na to, żeby się rozwijać. I nie tylko ta kupa czasu i szmal czasu, ale tak jak mówię, kierując się serduchem, wskazałbym innych zawodników, ponieważ nie będę teraz tutaj udawał siebie jakiegoś sezonowca, tłumacząc, że miłość do Jokicza już w tej chwili jest tak duża, że chciałbym mieć jego plakat nad łóżkiem albo latać w koszulce Denver po parkietach, ale no naprawdę, jeśli sugerując jakby to, co mi podpowiada, no nie wiem, taka mądrość, jakakolwiek ocena na chłodno tego, co oglądam w poprzednim sezonie i to, jak patrzę na ten skład, jak mówisz, jeszcze nawet ja nie wymieniłem przecież Paula Millsapa, jest to tak ogromny bagaż doświadczenia, gość, który przez wiele lat był czołowym zawodnikiem kluba, który grał. Hernan Gomez, mistrz świata sprzed miesiąca, po prostu ja uczciwie przyznaję, dla mnie to jest jeden z trzech głównych kandydatów do tytułu, mimo tak młodego wieku, większości zawodników w rotacji trenera Malone. I tego będę się trzymał. I to jest fajne też, że mówiąc o tym, że oni są jednym z trzech największych kandydatów do tytułu, to wydaje mi się, że możemy tak spokojnie powiedzieć jeszcze przez najbliższe 5 lat. Jeżeli oni nie rozpieprzą... Przez najbliższe 5 lat. Tak. Jokic będzie mistrzem NBA. Ja jestem przekonany, że Jokic będzie mistrzem NBA. Czy to będzie w drużynie Denver Nuggets, czy to będzie gdzieś indziej. Jest to zawodnik, który dzisiaj, przychodząc do 10 innych zespołów, od razu dałby mistrzostwo NBA. Jestem o tym przekonany. A dodatkowo gość, który podpisał i związał się z Denver wieloletnim kontraktem, ilość młodych zawodników, mądrość, w jaki sposób w ostatnich latach są prowadzeni ekipa z Colorado, powoduje, że po prostu bardzo tego życzę, na dodatkowo tak jak widziałeś, no udział w tym wszystkim, wyobraź sobie ten moment, kiedy nasz rodak właśnie Rafał Jucz będzie mógł świętować to, że to jego osoba tak bardzo przyczyniła się do tego, że przypuśćmy Puchar Mistrzowski wznosi do góry
Nikola Jokic, którego takiego zawodnika nie było w historii ten NBA. To jest coś innego niż do tej pory oglądaliśmy. Nie można go do kogoś porównać, ale nie można powiedzieć, że jest identyczny. I ten gość po prostu według mnie zdobędzie tytuł mistrza NBA w przeciągu swojej kariery. Dobra, to teraz przejdźmy do drużyny, która wydaje mi się nie zdobędzie tytułu mistrza przez jeszcze długie lata, czyli Minnesota Timberwolves. Idealny przykład tego, jak nie budować drużyny, przynajmniej ja takie mam wrażenie, bo porównaj sobie chociażby, jaką mamy w tej chwili narrację w stosunku do Andrew Wigginsa i co się mówi o Zachu Lawinie, który celuje w bycie All-Starem w tym sezonie. Oczywiście wiadomo, na wschodzie, ale gdzie Wiggins, gdzie Lawin jeszcze te kilka lat temu, kiedy obaj wchodzili do ligi i to Wiggins miał być wielką gwiazdą, a Lawin, a tam zmiennik na kilkanaście punktów na mecz. Jak to się pozmieniało i czy... Ja jestem strasznie, znaczy szkoda mi tego, bo lubię Minnesotę. Ta drużyna z czasów, przede wszystkim ten sezon jeden z Garnettem, z Sprewellem i Cassellem, kiedy byli w finale konferencji, to ten zostało mi gdzieś tam ta sympatia do tej drużyny i wciąż mi źle, że oni tak przegrywają rok w rok i wciąż mi źle, że Karl Anthony Towns to będzie zawodnik, który jeśli się stąd nie wydostanie, to nie zaistnieje w playoffach nigdy. No ciężko się nie zgodzić. Ja jako gość, który ma być organy na przedramieniu Garneta, również panią miłością do widków, no ale dodatkowo jest naprawdę mało zawodników w tej lidze, do których ja się naprawdę przyczepię, albo powiem uczciwie, szczerze i bez bicia, że kogoś nie lubię w taki sposób koszykarski oczywiście. No to jest właśnie Andrew Wiggins, który po prostu tak jak ja patrzę na niego, oprócz tego, że chłopak potrafi zagrać w ataku i do tego ma talent, to od momentu, kiedy zdobędzie punkty, sposób w jaki on w ogóle wraca do obrony, pomijając w ogóle to, jak on już gra w obronie, to po prostu sposób w jaki on wraca do obrony, to jest taki dla mnie porównywalny do tego, kiedy niektórzy kumple ci podają rękę, żeby się z tobą przywitać, dają ci cześć, to ci dają takiego ochłapa, rozumiesz, takiego taką niezamkniętą rękę, żebyś po prostu tak jakbyś musnął, ja tego też nie lubię. No to tak właśnie do obrony wraca dla mnie Andrew Wiggins. Z tego czasu, dwa tygodnie temu, trafiłem na taki ranking stworzony przez scoutów NBA i fachowców ESPN 2015 roku, jak będzie wyglądała hierarchia NBA w 2020 roku, jacy zawodnicy będą na szczycie tej hierarchii, jacy zawodnicy będą mogli nosić największe sukcesy. I wyobraź sobie, że w tym rankingu na trzecim miejscu znalazł się właśnie Andrew Wiggins. Więc to świadczy o tym, że ten chłopak naprawdę pieprzył, zmarnował ogromny talent, ponieważ dzisiaj jest zawodnikiem, którego pewnie Minnesota bardzo chętnie pożegnałaby bez żalu. Ale jest dwóch zawodników, który ja tam lubię, szczerze. Anthony Townsa, myślę, że to będzie gość, który przez całą karierę wykręci rekordową ilość statystyk na poziomie double-double, ale przede wszystkim jest dwóch zawodników, którzy tak w tym sezonie, mam nadzieję, się trochę wybiją w tym zespole, bo niekwestionowanym pewnie gwiazdorem będzie właśnie Towns, ale bardzo mnie intryguje ten zawodnik z numerem 23 w rotacji, czyli Jared Calvert. Wydaje mi się, że to jest gość, który może grać na kilku pozycjach i naprawdę mam nadzieję, że zrobi różnicę, że nie będzie się bał atakować kosza, dysponuje fizycznością, dysponuje dobrym rzutem, daleko zawsze coś chodzi na poziomie rozgrywek więcej jej ze swoim ekipą. No i ten, jeśli dobrze kojarzę, Nigeryjczyk, tak? Czyli Josh Okogie. Josh Okogie, tak. Ten zawodnik też jakoś takie mam wrażenie, że on jakiś potencjał w nim widzę, podoba mi się jego gra, a wydaje mi się, że już na koniec uczniowego sezonu pokazał przebytki świetnej gry. No ale wszystko, co dodatkowo z tą drużyną najbardziej mi się podoba, no to ja przede wszystkim strasznie życzę dobrze trenerowi, coachowi, Ryanowi, Sandersowi, Juniorowi, ponieważ dla mnie to jest niesamowita historia. To jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, żeby kiedyś drużyna prowadzona przez ojca, odnosząca jednocześnie największe sukcesy pod jego wodzą. Wyobraź sobie, Piotr, no taki scenariusz. Nawet jakbyś prowadził firmę sprzedającą buty, nie wiem, klapki albo, nie wiem, kapselki na butelkach, no to człowiek się
jeżeli to przekazał ci tata, jeżeli to tego się nauczył tata i tata umiera przedwcześnie i przekazuje ci tą firm, to przez te wszystkie lata stara się tego nauczyć i później ty przejmujesz. Bo to sobie dla każdego z nas, jakie to byłoby ważne w perspektywie takiej relacji ojciec-syn. Dlatego ta historia, w której dzisiaj widzę często, kiedy widzę coacha, który bardzo często jest młodszy od połowy zawodników NBA, który prowadzi po ojcu kilka lat później drużynę NBA, to jest dla mnie po prostu coś amazing thing happens, tak? To jest taka esencja NBA, jak niesamowite historie przy Dalida. Oj, zdecydowanie. Ja też akurat Sandersowi życzę dobrze i jest paru graczy, którym też życzę dobrze w Minnesocie. No ale gdzieś mam wrażenie, że tak jak rozmawialiśmy tydzień temu i tak jak porozmawiamy jeszcze za tydzień, są takie drużyny, w których właściciele robią źle. I mam wrażenie, że tutaj ten właściciel, nie pamiętam nawet w tej chwili jak on się nazywa, właściciel Minnesoty, jest tym, który tu też powoduje dużo, dużo złych rzeczy. Tak? Bo chociażby ta przedłużająca się saga ze zwolnieniem w zeszłym roku Toma Thibodeau, która była zbyt długa, przedłużająca się saga z oddaniem Jimmy'ego Butlera, gdzie przed sezonem było wiadomo, że nic z tego nie będzie. Gdzieś tam właściciele, mam wrażenie, nie pomaga. Może nawet nie tyle, żeby jakoś strasznie przeszkadzał, ale nie pomaga, a powinien. I powiem szczerze, ja mam jeszcze jednego gracza, tak, bo też przyglądałem sobie ten skład i jest jeszcze jeden zawodnik, na którego ja tak fajnie, pozytywnie patrzę. Robert Covington, czyli gość, który już bywał chyba w pierwszej piątce najlepszych obrońców NBA i chciałbym, żeby on miał zdrowy sezon, bo on po przejściu rok temu właśnie do Minnesoty z Filadelfii miał świetny początek, a później kontuzja go zamknęła mu ten sezon do końca. Chciałbym, żeby on zaraził trochę taką pozytywną energią, zaraził trochę tym koszykarskim chciejstwem, mam wrażenie, Andrew Wigginsa, bo tak jak powiedziałeś, patrzenie na język ciała Wigginsa, na to, jak on wraca do obrony, to ja mam wrażenie, że ja będąc, mając 20 kilo nadwagi, szybciej wracam do obrony swojej lidy amatorskiej niż on w NBA. A mi nie płacą 120 baniek za 4 lata. No, ja swoje powiedziałem. I po prostu taki ochłap, mówię, który w obronie, no mając tak jak widziałem rozwój niesamowity po stronie broniącej w zeszłym sezonie, kiedy to Lenard stanął koło Pascala Siakama i jaki ten chłopak zrobił ogromny postęp w tej dziedzinie, to po prostu też nie mogę w stanie zrozumieć, mając po siebie takiego zawodnika właśnie jak Robert Covington. Zresztą to widać na meczach często, że zawodnicy mają ochotę podlecieć i sprzedać się z liścia klapacza, albo jakkolwiek go nazwać, Wigginsowi za to, co on gra w obronie, no ale no, tak jak powiedziałeś, decyzje, kolejne błędne jakieś, chociaż no z drugiej strony, no ten pierwszy sezon relacji, bo to ja mu tam kibicowałem, ja nie jestem z tych, którzy akurat, ja wiem, że ty bardzo się odnosisz do perspektywy właściciela, ale ja akurat nie jestem jednym z tych, który był wielkim wrogiem coacha Thibodeau, tylko po prostu ta sytuacja z Jimmy Butlerem, który po prostu kolejnymi tweetami wykolejał te zespół do góry nogami i powodowało, że no to tak wszystko się wtedy potoczyło. No i po prostu to jest tak, jest kilka zespołów, w których można być gorzej, być nie może. I mam nadzieję, że w Leśnych Wilkach będzie tylko lepiej. A propos gorzej być nie może, no przechodzimy dalej oczywiście. Kolejna drużyna na liście to jest Oklahoma City Thunder i mam wrażenie, że jeśli mielibyśmy sporządzić listę drużyn, które spędzą najwięcej czasu w szpitalu, to w Oklahomie mamy po prostu murowanych faworytów. No bo Chris Paul to wiadomo, 20 meczów w sezonie musi opuścić. Danilo Gallinari więcej niż 70 meczów to nie zagrał od 10 lat. No i jest jeszcze wracający, być może po kontuzji, Andre Robertson, po tej fatalnej kontuzji. I to jest kolejna drużyna, w której ja mam problem ze znalezieniem wielu pozytywów, no bo jest jeden pozytyw ogromny. Ja kibicuję temu gościowi, ten, który został przehandlowany za Paula George'a, Shai Gilgeous-Alexander. Tak, to będzie kawał gracza. Znaczy tutaj powiem ci szczerze, takie mam trochę zmienne oceny sytuacji w Oklahoma, ponieważ z jednej strony uważam, że w momencie, kiedy Westbrook oświadczył im, że absolutnie nie ma zamiaru, chciałby, aby go wytransferowano, przede wszystkim najpierw Paul George, wydaje mi się, że paki taki otrzymali od Clippersów jest naprawdę uczciwy. I dodatkowo, kiedy się spojrzy na tych właśnie zawodników, którzy przyszli z Clippersów i ten Gallinari, o którym wspomniałeś, którego ja również uważam, że jest to taki trochę papierowy kraj,
gracz, ale ten sezon akurat ostatni był chyba jego najzdrowszym sezonem w jego karierze. Ale kiedy patrzę tak na cały skład, no to oczywiście ta postać, jaką dzisiaj jest Chris Paul, ciężko mi się może nie pogodzić, tylko naprawdę pokazuje to, jak bardzo szybko z hierarchii NBA, z jednego z czołowych, najbardziej wpływowych, najbardziej cenionych zawodników, pod jej kończące się kontuzje, przepłacone kontrakty i jakby nieudowodnienie swojej wartości na poziomie playoffów, ponieważ w zeszłym roku po raz kolejny Chris Paul nie udowodnił, będąc zdrowy już w fazie playoff swojej wartości w cieniu Hardena kompletnym, bez chemii w serii przeciwko Warriors, powoduje, że z drugiej strony ten zespół trochę jak Pelicans, w momencie kiedy tracą dwóch największych gwiazdorów, nie jest takim totalnie spalonym, można powiedzieć, gruntem wypalonym do dnia, ponieważ ilość pików, jakimi w tej chwili dysponują najbliższe lata, to, że przede wszystkim właśnie ten Gilchrist Alexander ma w sobie ogromny potencjał. Został Steven Adams, którego mi trochę szkoda, bo wydaje mi się, że Adams chyba najbardziej ucierpiał na tym wszystkim, choć to ja właśnie mam nadzieję, że to on pokaże teraz. To nie jest zawodnik, żeby być twarzą organizacji, ale mam nadzieję, że on swój potencjał pokaże w tym sezonie bardzo mocno, żeby to wokół niego była największy fajn. Ale no przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, tutaj zdrowie będzie tym wszystkim. No i to, co oprócz tego jeszcze wszystkiego, bardzo co mnie po prostu swego czasu miała, była podobna sytuacja w Chicago, jeśli chodzi o Freda Hoiberga. Ja już naprawdę chciałbym, mimo że bardzo cenię sobie, wiem, że ogromna organizacja również w Polsce, kibiców Thunder jest ich bardzo wiele. Ja chyba im życzę wszystkim, co jak swego czasu życzyłem fanom Chicago. No kiedy w końcu nastąpi koniec coacha Billa Donovana w Thunder, ponieważ ja naprawdę mam takie wrażenie, wspomniałeś o organizacji w Minnesota, jeśli tam podaży, tu robią pełne błędy. No ja już naprawdę myślę, że czasy Billa Donovana to już jest trzeci sezon, przynajmniej z którego bym podziękował i wszystko to przeorał na nowo. A jak widzimy, kończy Donovan ponownie na jeżeli on nie potrafi z tymi zawodnikami, jakie miał w ostatnich latach, odnieść wielkiego sukcesu, a później każdy z tych zawodników odchodził bez żadnego żalu do innego zespołu. No powoduje to we mnie to, że no ja bym już podziękował, no ale też nie ukrywam, że obudzić się w rzeczywistości, w której to Russell Westbrook nie będzie grał w ekipie z Oklahoma, to jest jeden z największych takich szokujących wydarzeń ostatniego lata. Znaczy powiem ci, jeśli chodzi o Billiego Donovana, to też mam wrażenie, oczywiście nie to, że go jakoś teraz będę na siłę bronił, ale przypomnijmy sobie, że przez ostatnie 4 lata, bo on jest 4 lata w NBA, w trakcie tych 4 lat Oklahoma City stracili kolejno Kevina Duranta, Serge'a Ibakę, Russella Westbrooka i Paula George'a. To są 4 gwiazdy, bądź prawie gwiazdy jak Ibaka, których Oklahoma straciła. I powiem ci, akurat dobrze moim zdaniem, że na ten sezon Billy Donovan został. Z tego względu, że to jest jego ostatni rok kontraktu, więc gdyby się z nim rozstawali, to musieliby zapłacić mu jakąś część tego kontraktu, jeśli nie cały kontrakt, plus musieliby podpisać kogoś nowego, a i tak podejrzewam, że ten sezon jest spisany przez nich na straty. No bo to jest ten sezon na przetrwanie, to jest sezon na to, żeby skończyły się jakieś tam kontrakty, żeby spróbować wymienić w trakcie tego roku na przykład Chrisa Paula i rozpocząć spokojnie przebudowę. I to jest rok na to, że no, z taką drużyną akurat może sobie Billy Donovan popracować. No i taki test zróbmy. Pozbawiliśmy cię wszystkich dotychczasowych gwiazd, gości, na których przez ostatnie 10 czy 12 lat ta drużyna była budowana, bo pamiętajmy, że on zaczynał jeszcze z Kevinem Durantem, czyli z gościem, który jest tutaj od początku przenosin z Seattle. I teraz dajemy ci czystą kartkę na ten sezon, zapisz ją jak najlepiej. Jak zapracujesz na nowy kontrakt, to go dostaniesz. Jak nie, poszukamy innego rozwiązania. Tylko najważniejsza rzecz, jeżeli to nie będzie Donovan na przyszły sezon, to muszą od razu, chwilę po zakończeniu sezonu zasadniczego, ogłosić, kto jest nowym trenerem i przygotowywać razem z tym nowym trenerem listę zawodników, których wybiorą w drafcie, bo te piki, o których wspomniałeś, to jest jakiś chyba rekord w historii NBA, ile oni tych pików przejęli z Clippersów, więc to jest na pewno w perspektywie ich przyszłości i w perspektywie tego, jak w drafcie potrafił kiedyś wybierać sam Presti, pozytyw. Ale na dzisiaj
Na dzisiaj Oklahoma City Thunder to jest też drużyna, której raczej ja przynajmniej będę starał się gdzieś tam unikać, bo albo się spotkam z tym, że połowy zawodników nie poznam, bo ci najważniejsi są kontuzjowani albo po prostu odpoczywają, albo będą po prostu grali taki basket, który mi się nie podoba. To... A jeszcze bo jedna myśl mi przeleciała przez głowę. Mam wrażenie, że Chris Paul jest w trakcie realizowania pewnego scenariusza, przez który przeszedł Derrick Rose, który w tej chwili przechodzi Dwight Howard, czyli gości, którzy kiedyś byli na samym szczycie NBA, potem ze względu na zdrowie, ze względu na różne inne historie, byli wręcz hejtowani za to, kim są, co osiągnęli. Potem przechodząc przez pewien etap, wychodzili prawie poza NBA, bo Derrick Rose miał przecież taki moment, gdzie po odejściu Cleveland Cavaliers nie wiadomo było, czy wróci do NBA jeszcze. A teraz są na etapie, że zaczynamy im współczuć i jest znowu taka empatia bardziej w ich kierunku, tak jak właśnie Rose'a i za chwilę Howarda, który przecież walczy o to, żeby w ogóle mieć gwarantowany kontrakt. I mam wrażenie, że Chris Paul też przechodzi przez tą samą ścieżkę, że lada chwila może się okazać, że on jest prawie poza ligą i zaraz będziemy znowu mu kibicować, a fajnie, może jeszcze dostanie jedną szansę. Tak, mam wrażenie, że taki scenariusz przechodzi Chris Paul teraz. Chciałem się po prostu No i podzielić tą swoją myślą. Dobra, jedziemy dalej. Mariusz, to powiedz mi bardzo ważne pytanie, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Najlepszy duet obwodowy w NBA to? No właśnie, bo teraz do tej drużyny chciałem przejść. Przedostatnia dzisiaj. Czyli Blazersi, którzy w zeszłym roku, mam wrażenie, trochę odnowili Blazermanię. Blazersi, którzy obchodzą 50-lecie klubu w tym sezonie. I już mieliśmy, nie wiem, czy ty pamiętasz ten fantastyczny, taki wyciskający łzy filmik w trakcie off-season z całą historią klubu od samych początków, od mistrzostwa z Willem Waltonem aż do teraz. Czy to jest rok, kiedy Portland się utrzymają na tym poziomie co rok temu, czy co sezon temu, czy oni po prostu wykorzystali odpowiedni moment, żeby się wstrzelić do finału konferencji? Bo ja mam wrażenie, że trochę skład mają słabszy niż rok temu. I konkurencja silniejsza. Ciężko jedną znaczną dać odpowiedź, ale spróbuję uciec i powiem to, co myślę szybko i bez wyciągania. Ewidentnie wydaje mi się, że doświadczenie, jakie wynieśli z poprzednich play-off, to jest kart, którego nie mieli długo wcześniej, ponieważ rok wcześniej wyłapali szybkiego 0-0 z Pelicans i tym razem ta bitwa Thunder, a później wojna prawdziwa, która w jednym meczu skończyła się czterema dogrywkami, chłopaki grali po 60 minut na parkiecie przeciwko Nuggets. Jak się okazało, zwycięska i później dopiero porażka na poziomie finału konferencji z Warriors, to jest to, co każdy gracz podkreśla. Doświadczenie playoffs, przedstawienie się w tym playoffs, to jest skarb, to jest doświadczenie, którego nie da się przecenić. Czy ta drużyna jest słabsza? Wydaje mi się, że nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ uważam, że po tych playoffs między innymi i po całym poprzednim sezonie jeszcze lepszym zawodnikiem jest CJ McCollum. Dla mnie ten gość talentem absolutnie w tej chwili już nie odbiega od Lillarda. Może nie absolutnie stanowi taką samą medialność i tą taką dodatkową, jaką otwartą, taką pewną siebie osobą jest Damian Lillard, ale naprawdę ja nie widzę już wielkiej różnicy między tymi zawodnikami, jeśli chodzi o to, o umiejętności. Poza tym, obserwując prywatne treningi w sieci McColluma podczas ostatnich 2-3 miesięcy, wydaje mi się, że on jest jeszcze lepszy. Dołączenie do rotacji Hassana Whiteside'a, gościa, który jako jedyny w ostatnich latach potrafi wykręcać dribble double na poziomie punktów, zbiórek i bloków. I przede wszystkim to, że już Nurkic nie odszedł, nie zmarł, wciąż jest wśród nas i teoretycznie jest szansa, że wróci bardzo późno w trakcie sezonu, ale z tego, co jego rehabilitacja pokazuje, wszystko przebiega tak, jak trzeba. Coraz lepszy Zach Collins, Kenny Bazemore, strzelec, który na pewno coś wniesie. Doświadczenie Paula Gasola na ławce i szatni w Portland to też naprawdę wielki skarb, ale przede wszystkim tutaj w tej drużynie bardzo wszystkim polecam
spojrzenie na takiego nazwiska, jakim jest Nasir El-Little, zawodnik, który wybrany dopiero 26 numerem w drafcie, według mnie to jest najlepszy styl tego sezonu, jeśli chodzi o draft NBA 2019. Ja jestem przekonany, że ten zawodnik dużo wniesie do gry, a przede wszystkim, nie wiem, czy może słuchałeś, ale to też łatwo by trzeba byłoby to sprawdzić i będziemy też śledzić. Adrian Wojnarowski, dla nas wszystkich wielki autorytet, stwierdził, że dla niego wśród jednym z pięciu zawodników, którzy w tym sezonie zrobią największy postęp i o których zacznie się mówić coraz głośniej, to będzie Simons, który również pokazał się wieloletniej, szczególnie jeszcze w poprzednim sezonie, więc poczuć, jak go stopowała z wielkiej strony, więc tak, ja uważam, że Portland będzie się biło mimo wszystko o czwórkę bardziej niż miejsca 5-8. Okej. Okay. No ja powiem ci, że na pewno jest spore wyzwanie przed Terrym Stotsem, bo nie pamiętajmy o tym, że w porównaniu z poprzednim sezonem zmieniła się 3/5 pierwszej piątki, no bo odszedł Aminu, odszedł Mo Harkless, odszedł, nie ma Nurkicia i odszedł też zastępujący go później Enes Kanter, więc trzech nowych graczy w pierwszej piątce to na pewno gdzieś tam zawsze jest problem. Oczywiście oni mają czas na to, żeby się przygotować. Natomiast wydaje mi się, że ci goście, którzy wejdą w miejsce tamtych, którzy odeszli, wcale nie są gorsi, a pod wieloma względami lepsi. No bo chociażby Kent Bazemore daje zdecydowanie więcej w ataku niż dawali Aminu i Harkless. No bo chociażby ma pewniejszy rzut za trzy punkty. Rozwój Anferniego Simonsa, o którym powiedziałeś, to jest gość, na którego ja strasznie liczę. Pierwsze dlatego, że samym imieniem nawiązuje do jednego z gości, których uwielbiałem za dzieciaka, czyli do Pennego Hardawaya. Druga rzecz, on poszedł zupełnie inną ścieżką niż dotychczas wszyscy, czyli nie poszedł przez NCAA, tylko poszedł przez jakąś tam akademię prywatną do ligi i się dostał. I mam wrażenie, że to może być taki strzał, jak był właśnie McCollum za kilka lat. Mario Hezonia, mam wrażenie, to jest gość, który też może tutaj się wybić. Większe minuty dostanie Rodney Hull, który też dla nich wygrywał mecze przecież w playoffach, jak chociażby jedno ze spotkań zdaje się z Denver. Więc oni mają ten szeroki skład, ale nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że to jest coś, taki mój brak przekonania, to jest coś, co z czym się Portland spotykają na co dzień, na całym świecie. Że w ich się do końca nie wierzy i oni... Może też właśnie to ich jeszcze bardziej napędza. Na pewno to bardziej napędza Damiana Lillarda. To ja jestem w 100% przekonany. Jeżeli tylko ktoś nie bierze w Damiana Lillarda, to jest dla niego taki paliwo, które go jeszcze bardziej nakręca. Więc może to dobrze, że tak nie do końca w nich wierzę ja, bo to sprawi, że będą jeszcze lepsi. Znaczy, no powtarzam. Dla mnie przede wszystkim sezon regularny, to tak jak preseason i sezon regularny, to później sezon regularny i playoff. Dwa lata temu, wchodząc w pełni zdrowym do play-off, łapali straszne baty, seria 0-4, spadka, ogromne rozczarowanie, po świetny sezonie regularny. Tym razem świetny sezon regularny, wiecznie bijąc się o pudło zachodu od samego początku i tak naprawdę potężnie przykra wiadomość, miesiąc przed play-offami, trzecie ogniwo w postaci Rudicza, bardzo poważna kontuzja, można powiedzieć w tym momencie wielu takich jak ja, przynajmniej się bez bicia, straciło i w tym momencie o wielkie cele dotyczące play-offs, nie tylko tam w tej serii przeciwko szczególnie Nuggets cała drużyna walczyła. Paradoksalnie mam wrażenie, że najgorszy w serii przeciwko Nuggets w stosunku do swojego potencjału był według mnie dany Lillard. Wydaje mi się, że tak. Przeciwko Nuggets przerósł go dużo bardziej w tym momencie, w tych meczach, w tej serii siedmiomeczowej CJ McCollum, dodatkowo uruchamiając się co chwilę, jak inny zawodnik z ławki, ten niesamowity Kanter, no heroi z niego w tych meczach, gdzie wiadomo, że on nie jest żadnym potrafem w obronie, ale co robił, co mógł robić na tablicach, to robił i tak samo w ataku. Powoduje mi się, że to doświadczenie, które oni wyjęli po trzech rundach play-offach w zeszłym roku, pewność siebie jeszcze większa, McColluma, ściana, jaką dla wielu centrów w tej lidze będzie Hassan Whiteside, ponieważ to nie będzie wielkie wzmocnienie w ataku. Ale w obronie wydaje mi się, że nieraz, jeżeli nie będą się bić z czołowymi centrami ligi, on będzie naprawdę potężnym wsparciem w obronie. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, Bazemore, ja też wspomniałem o tym debiutancie, no
i będziemy żyli tak naprawdę informacjami, czyli bliżej kontentu neuronalnego będzie wracał Nurkić, a tak jak mówię, wychodzi na to, że jego rehabilitacja wygląda znakomicie i to też będzie taki, my lubimy takie historie, Ameryka lubi takie historie, na pewno ten skład gwarantuje playoff według mnie, a jeżeli później będziemy mieli bliżej kontent zoną i Nurkić będzie, będziemy się wszyscy nakręcać, tylko niestety trochę inaczej wrócić po kontuzji, kiedy zespół bez ciebie osiągnął ten przy wynik z tobą, no co pokazuje sytuacja na przykład Kyriego Irvinga i Haywarda w zeszłym sezonie w Bostonie. Zgadza się. Dobra, jedziemy dalej, bo to już ostatnia drużyna przed nami, czyli Utah Jazz, zespół, który mam wrażenie najlepiej się skompletował w te wakacje, bo oni pozyskali przecież wakacje Bogdanowicza, Mike'a Conleya, Jeffa Greena i jeszcze debiutantów dołożyli, jak chociażby Mie Oni czy Nigel Williams Goss, którzy już mi się podobali. I mam wrażenie, że jakikolwiek wynik, to jest właśnie, to jest problem na zachodzie, bo myślimy o Clippersach, Lakersach, Houston, o Denver, o Portland. To jest już 5 drużyn, które wymieniłem tak po prostu z głowy. A patrzę na Utah Jazz, na to, jaki skład zbudowali i sobie myślę, jeśli oni nie wejdą do czwórki, to będzie porażka. Też tak masz? To jest pytanie. No właśnie tak się chciałem spytać, czy ty też tak masz, że jak patrzysz na ich skład, to też myślisz, że jeśli nie wejdą do czwórki na zachodzie, to będzie swego rodzaju porażka dla nich. Przy tym, jakie nakłady zrobili w wakacje. Znaczy tutaj dla mnie znowu, to jest niełatwe pytanie. Widzę znowu trzy aspekty, jeśli chodzi o Utah Jazz. Przede wszystkim bez wątpienia jedno z najwyższych koszykarskich IQ w całej lidze, jeden z najbardziej takich profesorów koszykarskich, Mike Conley, mój szacunek do niego jest ogromny i do jego mądrości i właśnie takiej inteligencji koszykarskiej, parkietowej, to jest w ogóle jeden z MVP. Dwa, tak jak powiedziałeś, świetny transfer, dla mnie najlepszy transfer, ponieważ mimo wszystko za Conleya oddali Rubio, gdzie ja nie winiłbym za wszystkie niepowodzenia w ostatnich latach. Czas takiego jakby kropki na dziś, stać się na pokonanie silniejszego w playoffach rywala na Rubio, ponieważ jego seria sprzed roku przeciwko Thunder była świetna, kontuzja mu teraz uszkodziła. Ale największym, jeszcze większym dla mnie transferem niż Conleya jest budzący trochę mniej może fantazji Bojan Bogdanowicz, który według mnie był najlepszym zawodnikiem na przełomie sezonu, w zeszłym sezonie w Indianie Pacers. Biały Jordan momentami, ten chłopak o wyglądzie każdego z naszych sąsiadów potrafi zrobić to coś niesamowitego. Dodatkowo jego możliwości i pod koszem, i wejścia, i zatrzy. Pewny, jak on pewny jest tym wszystkim, wchodzi w swój 30 rok życia, czyli taki najlepszy prime koszykarski. Karpaty Gobert, który potwierdził swoją potężną dominację pod koszem, jeśli chodzi o World Mistrzostwa Świata, ale ten trzeci, największy cały czas dla mnie znak zapytania, jeśli chodzi o Utah. Czy my poprzez sezon debiutancki niezbyt mocno nadmuchaliśmy balonik w postaci Donovana Mitchella, ponieważ według mnie Donovan Mitchell rozegrał słabe playoff, słabą serię przeciwko Houston. Bardzo. Houston było naprawdę do pokonania, poza tym jeszcze w jednym z tych meczach na 4 mecze w końcówkach, 4 rzuty w każdym meczu oddawał Mitchell, ale tylko jeden mecz wyciągnął, a nie wykorzystując momentu, kiedy MVP rzuca 15 niecelnych rzutów rzędu i przegrać ten mecz u siebie mimo wszystko. Po prostu jestem przekonany, że strasznie lubię tego zawodnika, jestem jego fanem, ale po prostu nie wiem, czy my za bardzo nie rozmuchaliśmy po tej pierwszej sezonie, jak niesamowitym graczem on jest i czy to faktycznie nie będzie zawodnik pokroju Carmelo Antonego, który będzie osiągał bardzo fajne statystyki indywidualne, będzie zdobywał medale w reprezentacji i będzie grał na poziomie meczu gwiazd, a niestety nie przełoży się to nigdy na jakieś znaczące wyniki klubowe. Patrząc na cały roster, wygląda to świetnie, wygląda to jak kandydat do top czwórki i praktycznie każda pozycja wstawiona jak trzeba, ponieważ tutaj naprawdę jest przecież i Davis, który godnie może wstąpić z ławki Goberta, szczególnie w obronie, jest Joe Ingles, jest ten cały czas niedoceniany Emmanuel Mudiay czy O'Neal, ale przede wszystkim wszystko tutaj mi się zależy, czy ode mnie według mnie zależy nie bardzo tylko od Conleya,
ale przede wszystkim to czy Donovan Mitchell jest naprawdę wielkim, a starczy jest po prostu świetnym zawodnikiem, który gwarantuje 20 punktów na mecz i nic za tym więcej nie idzie. No to powiem, tak pojechałeś, że ja nie mam już nic teraz do dodania. Serio. Nie, no. Nie wiem, czy Juta po prostu, wiesz, czy jako skład wygląda super, ale mówię, czy nie jest zdania czasami tego, że troszkę sezon poprzedni był już gorszy wykonaniem Michela niż sezon debiutowy. No był, znaczy wiesz, to na pewno on się odbił od takiej ściany, która się nazywa, zobaczyliśmy jak dobry jesteś, to teraz my sprawdzimy ciebie i defensywy przeciwników się ustawiały wręcz na niego, więc to jest podstawowa rzecz, która się zmieniła i on sobie z tym nie poradził, chociażby w playoffach, tak jak powiedziałeś. No i teraz mam wrażenie, że ten sezon też będzie pewną odpowiedzią dla niego. Czy on jest rzeczywiście kandydatem na kogoś, kto może ciągnąć tą drużynę znowu do finałów konferencji, jak to było naście już chyba lat temu, ostatni raz z Deronem Williamsem i Buzerem? Czy też będzie po prostu, tak jak powiedziałeś, kolejnym Carmelo Antonem, bardzo popularnym, fajnie zdobywającym punkty, grającym efektownie, zdobywającym kolejne mecze gwiazd i tak dalej, ale nie przekładającym się na zwycięstwa drużyny? No nie chciałbym, nie życzę mu tego, o, tak powiem, nie życzę mu tego, ale w Utah myślę, że wiedzą, dlaczego akurat na niego postawili, przecież wybrali go dosyć daleko w drafcie, więc to samo to, że on już tutaj jest, to jest spory sukces. Tak, to się zgadza, tylko mówię, żeśmy tym pierwszym sezonem troszkę wyciągnęli go, tak, może poza pewien balonik, a dwa, no, że gdyby to był Mike Conley, o 2-3-4 lata młodszy, no jednak to jest zawodnik, który skończył 32. 32 lata, tak? Rzadko rozgrywał w ostatnich latach zdrowy sezon i tak naprawdę boję się, że w momencie, kiedy coś złego stanie się nawet stylowo na kilkadziesiąt czy na kilkanaście meczy Mike'owi i Conley'owi, no to pod nieobecność Rubio na jedynce, no będą najprawdopodobniej musieli skorzystać wtedy właśnie z Emanuela Mudie, który no nie jest człowiekiem, na którym powinniśmy bazować, jeśli chodzi o długie przytrzymanie piłki, jest to bardziej taki shooter i to też niepewny niż rozgrywający. No i dwa, że no nie ma takiej opcji tak naprawdę, że jeżeli po doświadczeniach związanych z karierą ostatnich lat Michaela Conleya, żeby nie tam po prostu poszli na ostro i żeby dali mu zagrać 82 mecze w sezonie, więc zachowanie jego zdrowiem, no tu jest według mnie kluczowe, jeśli chodzi o sezon Utah. Na papierze wygląda to świetnie, a dwa, przede wszystkim, no pamiętajmy, że grać na terenie Salt Lake City to jest jeden z największych horrorów obecnej aktualnej NBA, ponieważ tam się naprawdę ciężko gra. Okej. To tyle będzie na dzisiaj. Kończymy drugą część naszej zapowiedzi. To był 115, tak, 115 odcinek Zarychty na Solo, więc się tego nazbierało trochę. Słyszymy się za tydzień na ostatniej zapowiedzi. Dzięki Mariusz za dzisiaj. Ja również dziękuję, wszystkich pozdrawiam. To, no i praktycznie na tydzień przed sezonem już ćwiczę, jak to się wyspać. Tak jest. Dzięki wszystkim za wysłuchanie dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.